jak zawierzyć się aniołowi stróżowi. Zapomniane nabożeństwo, które ratuje duszę. Ksiądz Marcello Stanzione, wybitny angelolog, w swojej najnowszej książce 9 wtorków na cześć naszego anioła stróża przypomina zapominane przez Kościół, wyjątkowe nabożeństwo do anioła stróża. Jak je odmawiać? Z jakim łaskami się ono wiąże? Aby podziękować naszemu aniołowi stróżowi za wszystkie dobrodziejstwa, które nam wyświadczył, i z większą gorliwością prosić o jego opiekę, proponujemy poświęcić mu 9 kolejnych wtorków, w czasie których będziemy się modlić i wzywać go z wdzięcznością i zaufaniem. Wtorek to dzień, który wielu katolików poświęca wspomnieniu aniołów, a 9 przywodzi na myśl liczbę chórów anielskich. Zaleca się, aby 9 wtorków poprzedzało ważną datę, dzień urodzin, by dziękować Bogu za dar życia, ważną dla nas rocznicę na znak głębokiej wdzięczności Panu, szczególnie ważne wydarzenie, by powierzyć je Bogu przez naszego anioła stróża, osobistą lub rodzinną intencję, która jest bliska naszemu sercu, aby przeżyć ją w świetle wiary. W ten sposób przygotowujemy się do ważnego dnia z cenną pomocą naszego anioła stróża, którego, jak wiemy, jedynym celem jest nasze dobro na większą chwałę Boga. Można też wybrać 9 wtorków poprzedzających święto aniołów lub po nim następujących, na przykład 2 października, święto aniołów stróżów, lub 29 września, święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Proponuje się, aby w każdy wtorek odmawiać modlitwę wprowadzającą, uczestniczyć we mszy świętej i przyjmować komunię świętą w intencji dziękczynnej za wielki dar naszego anioła stróża. W ciągu dnia jest wskazane częste przywoływanie go, odmawianie modlitwy Aniele Boży lub modlitwa słowami, które spontanicznie podpowiada nam serce. Sługa Boga. W tej książce proponujemy czytelnikowi wiele modlitw do aniołów, które można odmawiać w czasie nabożeństwa 9 wtorków. Anioł stróż z pewnością doceni naszą wdzięczność i nie da się zwyciężyć w hojności, wyjednując u Boga dla nas i dla naszych bliskich obfitość łask i błogosławieństw. Poza czczeniem aniołów w wybrany dzień tygodnia musimy jednak także rozjaśnić nasze pojęcie o nich. Anioł nie jest aniołkiem ani też jakimś aniołkiem stróżem. Jest potężną osobą, ma o wiele więcej zdolności niż my i znacznie nas przewyższa. Nie jest naszym sługą. Jest sługą Boga Wszechmogącego w pełnej wolności swojej woli. Jeśli Bóg powołuje go do służby jako anioła stróża, służy on Bogu w nas. Nieustannie wpatruje się w Boże oblicze i tylko przez Niego patrzy na nas. Nawet największy grzesznik nie jest w stanie odwrócić jego wzroku od Boga. Nie mamy żadnego prawa rozkazywać naszemu aniołowi stróżowi czy wręcz grozić mu karą, jeśli nie robi tego, czego chcemy, bowiem służy on woli Bożej, a nie naszej. Powinniśmy szanować go z bojaźnią, ponieważ stoi przed obliczem Boga, powinniśmy codziennie dziękować Bogu za to, że dał nam tak wielkiego sojusznika. Widzimy jednak, jak niegodziwość szatana czai się wokół nas, narzucając swoją tyranię również krajom i narodom. Tylko Bóg może nas od tego wybawić, ten sam Bóg, który posłał swego anioła, sługę, aby nam pomagał. To wystarczający powód do wdzięczności. Nasz kompas. Musimy też słuchać naszego anioła, jeśli go kochamy. Ktokolwiek mówi, że go nie słyszy, musi być już zatwardziałym grzesznikiem, ponieważ głos sumienia słyszy każdy człowiek, nawet poganin. Ów głos sumienia jest głosem ostrzegawczym anioła pełnego sprawiedliwości Bożej. Anioł zawsze słyszy nasze modlitwy, nawet jeśli nie może ich wysłuchać. Za naszymi modlitwami zbyt często stoją krótkowzroczność i egoizm, które sprawiają, że zapominamy o znaczeniu i prawdziwym celu naszego życia. Anioł jednak zawsze wie, jak nami, ludźmi, kierować, jest nieustraszony wobec tego, co istotne, wobec Boga. Nie chce niczego dla siebie, on chce wszystkiego dla Boga. Im bardziej jesteśmy pełni czci i uważni w stosunku do naszego anioła, tym więcej światła może nam dać przez bojaźń Bożą i z miłości do Boga. Te dwa przykazania są dla niego istotne. Będziesz miłował Boga całym twoim sercem i ze wszystkich sił oraz będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
W nim możemy pokładać bezwarunkową ufność w modlitwie i błogosławieństwie, w walce z grzechem, w miłości i radości, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zobacz więcej w książce 9 wtorków na cześć naszego anioła stróża, wydawnictwo Esprit, fragment z 5 wtorku. Franciszek Suarez w obszernym traktacie De Angelis wskazuje 7 funkcji anioła stróża wobec nas. Uwalnia nas od niebezpieczeństw zagrażających naszemu ciału lub duszy, usuwa od nas ich zewnętrzne przyczyny lub inspiruje do ich unikania, nawet jeśli nie podejrzewamy ryzyka. Pobudza nas i sprawia, że czynimy dobro i unikamy zła. Powstrzymuje demony, zmniejsza wagę pokus i ilość złych myśli, które wzbudzają, oraz okazji do grzechu, które prowokują. Przedstawia nasze modlitwy Bogu. Modli się za nas. Niekiedy zadaje nam kary za nasze grzechy i poprawia nas, byśmy odczuli ich bolesne konsekwencje, a także daje nam możliwość praktykowania cnót i zwiększenia naszych zasług. Kary te nie zawsze są zsyłane przez Bożą sprawiedliwość, częściej pochodzą z Jego miłosierdzia, czyli są to kary lecznicze. W chwili naszej śmierci zaprowadzi naszą duszę do nieba, jeśli będzie wolna od wszelkiej skazy, lub do czyśćca, jeśli będzie musiała tam być, aby się oczyścić, gdzie przyjdzie ją odwiedzić i pocieszyć. Nasz anioł stróż jest narzędziem ojcowskiej troski Boga o nas i pośrednikiem Jego życzliwości. Przez Niego przechodzi wiele przeznaczonych dla nas łask. Robi dla nas znacznie więcej, niż myślimy. Jego działanie jest tak samo niewidzialne jak On. Dopiero w niebie dowiemy się, ile Mu zawdzięczamy, poznamy wszelkie zło duszy i ciała, od jakich nas chronił, wszystkie dobra i łaski, jakie nam zapewnił, wszystkie przysługi, jakie nam wyświadczył. I będziemy Mu niezmiernie wdzięczni, ale nie musimy czekać do tego dnia, aby Mu naszą wdzięczność okazać. Jest to nasza powinność i leży to w naszym interesie, czyż nie jest to dobry sposób, by zachęcić Go do dalszej hojnej pomocy? Nic tak jak niewdzięczność nie zamyka serca, nawet serca aniołów. Prawie połowę książki zajmują różne modlitwy, oto przykłady, akt dziękczynienia aniołowi. Mój aniele stróżu, pozdrawiam Cię i dziękuję Ci. Proszę, byś zechciał się za mnie modlić i wstawiać wtedy, kiedy nie jestem w stanie wypowiedzieć moich modlitw. Racz również w boskim świetle spotkać się z aniołami stróżami tych, których kocham najbardziej, wszystkich tych, którzy są mi bliscy duchowo, aby ich oświecać, chronić, prowadzić. Amen. Do świętych aniołów stróżów. Pozdrawiam Was, aniołowie stróżowie moich rodziców, moich przyjaciół i moich dobroczyńców. Chrońcie ich we wszystkich ich potrzebach. Zjednoczcie się, aby wspierać ich wszystkich i każdego z osobna teraz, przez całe życie, a zwłaszcza w godzinę śmierci. Pozdrawiam Was, aniołowie stróżowie wszystkich tych, którzy rządzą nami w doczesnym porządku. Wyproście dla nich roztropność, siłę i mądrość niezbędne do wypełniania ich ważnych funkcji zgodnie z wolą Bożą i zasadami sprawiedliwości. Pozdrawiam Was, aniołowie stróżowie tego kraju, tego miasta, tego domu i wszystkich jego mieszkańców. Czczę Was i polecam się Waszej łaskawości. Oddalcie od nas skandale, niegodziwości, herezje, grat, burze, pożary, zarazę i inne plagi. O Aniele Pokoju! Wyproś nam pokój, którego świat nie może dać, abyśmy miłowali się nawzajem w sposób chrześcijański i wolni od wszelkiego niebezpieczeństwa i przykrego wypadku kochali Boga i służyli Mu całym naszym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił. Pozdrawiam Was, aniołowie stróżowie papieża, biskupów, duchowieństwa, wszystkich zakonów, a przede wszystkim tej diecezji, tej parafii, wszystkich tych, którzy czuwają nad zbawieniem naszych dusz i którzy są odpowiedzialni za to, by nas nauczać i prowadzić po drogach zbawienia. Wyproście im gorliwość, roztropność i świętość konieczne do godnego wykonywania ich posługi. Pozdrawiam Was wszystkich, aniołowie stróżowie. Chciałbym, aby wszyscy ludzie Was poznali, kochali i szanowali. Duchy dobroci, niech wszyscy poznają wreszcie swego Odkupiciela. Módlcie się do Ojca Miłosierdzia,
aby posłał robotników do swojej winnicy, aby dotknął serc synów zagubionych i rzucił im światło pochodni wiary. Przyjdźcie, o święci aniołowie. Przyjdźcie zatem, o święci aniołowie, przyjdźcie, aby uwielbić wśród nas nieskończoną dobroć. Przyjdźcie odszukać na ziemi to, czego nie możecie znaleźć w niebie. Tam w niebie nie można praktykować miłosierdzia, ponieważ nie ma tam nieszczęśliwych. Przyjdźcie więc do nas. Tutaj są wszystkie niedole, to jest ich kraj, to jest miejsce ich narodzin. Wszyscy ludzie są więźniami, zerwiecie ich łańcuchy. Wszyscy ludzie są ślepi, przynieście im trochę pięknego światła, które kontemplujecie. Wszyscy ludzie są zagubieni, oszukani iluzją dóbr zmysłowych. Wy, którzy pijecie w samym źródle rozkoszy czystej i duchowej, przelejcie im kilka kropel tej niebiańskiej wody. Modlitwy o ochronę naszego snu. O mój aniele stróżu, ochroń mnie we śnie. Oddal ode mnie uciążliwe sny i duchy nocy. Zwiąż wroga mojej duszy, aby nic nie zanieczyszczało mojego ciała. Strzeż mojego ducha otwartego na dotknięcia Ducha Bożego, złącz mnie ze sobą, pouczaj mnie. Ożyw siły mojej duszy i mojego ciała. Obym zasnął i obudził się w cieniu Twoich skrzydeł. W niebezpieczeństwach. O mój drogi aniele. O mój książę. O drogi przewodniku mojego życia. Rzucam się w Twoje ramiona, odpoczywam spokojnie w Twojej miłości. Miej litość dla mojej duszy tak samo nieśmiertelnej jak Twoja i zdolnej oglądać Boga tak jak Ty. O mój drogi obrońco, nie opuszczaj mnie pośród niebezpieczeństw, które mnie otaczają ze wszystkich stron. Spraw, abym zwyciężył moich wrogów. Adoracja. Święci archaniołowie i święci aniołowie, którzy co noc przebywacie we wszystkich kościołach świata, aby ofiarować wasze hołdy, wasze uwielbienie i waszą miłość naszemu Panu, przyłączam się do waszych serc płonących miłością, chociaż jestem tego niegodny. Kochajcie, piękne i żarliwe duchy, kochajcie za mnie serce Jezusa. Pragnę, aby każde uderzenie mojego serca podczas snu było aktem miłości do Niego. Przyłączam się do wszystkich świętych dusz moich braci i sióstr, wędrowców na tej ziemi tak jak ja, które tej nocy będą gorliwie adorować i miłować serce Jezusa. Za duszę w czyśćcu. O mój dobry aniele. Pozdrawiam bardzo serdecznie Ciebie i Was wszystkich, drodzy aniołowie, których podopieczni znajdują się w rozżarzonym węglami czyśćcu. Błagam Was, proście boski majestat, aby pozwolił Wam odwiedzić ich za mnie, pocieszyć, wzmocnić i uwolnić. Proszę Was, o niebiańskie duchy, abyście ofiarowali Bogu za nich wszystkie moje dobre uczynki, które spełnię do ostatniej chwili mojego życia. Zjednoczcie je z Waszym duchem czystości i uwielbienia oraz ze świętymi dziełami wszystkich błogosławionych. Przede wszystkim zjednoczcie ten mały dar z nieskończonymi cierpieniami i zasługami Jezusa, łącząc jeszcze ściślej moje czyny z Jego czynami, z czynami Najświętszej Maryi Panny i chwalebnego świętego Józefa. Proście ich, aby uświęcili moją małość swoją wielkością i by zjednoczyli to, co im przedstawię, z ich niepojętym skarbem, aby spłacić długi dusz czyśćcowych, zwłaszcza dusz moich krewnych i przyjaciół. A wy, drogie dusze, zaraz po wejściu do raju pokłońcie się Bogu, aby Go czcić, błogosławić i kochać za mnie. Wyproście mi, który jestem jeszcze na falach wzburzonego morza, nie wiedząc, czy dotrę do portu zbawienia, radość oglądania Was wiecznie w niebie. Amen. Powyższe modlitwy zamieszczono pod filmem.